Japonia, kraj wiecznych katastrof. Walka z czasem trwa. Frightening scenes coming out of Japan. A major tsunami warning. Poniedziałek, 1 stycznia 2024 roku, okolice godziny 17, Japonia. Półwysep Noto u zachodnich wybrzeży wyspy Honshu. So the whole room was shaking, the TV was shaking, I had to keep everything. Nowy rok rozpoczął się dla Japończyków tragicznie z uwagi na potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 w skali Richtera. Odczuwalne było na całym Hokkaido, ale także na południu czy zachodzie kraju. Stale rośnie liczba osób zabitych, która w czasie tworzenia przeze mnie tego materiału wynosi już prawie 100 osób i było to najbardziej śmiercionośne trzęsienie ziemi w Japonii od 2016 roku. Konkretne ofiary nie są obecnie znane. Ale obecnie otrzymaliśmy raporty o 6 osobach uwięzionych w zawalonych budynkach w prefekturze Ishikawa. Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby zebrać więcej informacji. Niemniej to byłoby znacznie bardziej tragiczne w skutkach, gdyby nie przystosowanie kraju kwitnącej wiśni. W tym miejscu musimy się zatrzymać. Nagranie, które teraz widzicie, to nagranie z 2011 roku, kiedy Tokio zmierzyło się z trzęsieniem ziemi o magnitudzie 9,1. Bloki chwieją się we wszystkie strony jak żelki, jednak żaden z nich się nie zawalił. Jest to możliwe dzięki systemowi tzw. izolacji sejsmicznej. Niemal każda nowa konstrukcja posiada ruchome fundamenty, które chwieją się razem z całą naziemną konstrukcją. W przeciwnym wypadku to górna część przyjęłaby na siebie całą siłę trzęsienia, przez co przez mikropęknięcia mogłoby dojść do katastrofy budowlanej w wyniku uszkodzenia konstrukcji. To właśnie ten fakt w głównym stopniu powoduje, że Japonia nie wali się jak domek z kart co roku, powodując śmierć dziesiątek tysięcy ludzi. W końcu to region nadzwyczaj aktywny sejsmicznie, co doskonale oddaje mapa wszystkich zarejestrowanych silnych trzęsień ziemi. Według danych Japońskiej Agencji Meteorologicznej w Japonii co roku rejestruje się średnio od 1 do 3 tysięcy wstrząsów o magnitudzie co najmniej 4,5 w skali Richtera. To był taki potężny wstrząs. Nie sądzę, żebym wcześniej przeżył coś takiego. Trwało to naprawdę długo. Cóż za okropny sposób na rozpoczęcie roku. Chciałbym myśleć, że najgorsze w tym roku mamy już za sobą. Mimo wiecznych katastrof, Japonia stworzyła jedną z najsilniejszych gospodarek świata, która po dziś dzień zajmuje 4. miejsce pod względem produktu krajowego brutto. W momencie tworzenia dla Was tego materiału w Japonii trwa walka z czasem o ludzi, którzy wciąż znajdują się pod gruzami. Lecz najgorsze według ekspertów ma dopiero nadejść w najbliższych latach. Nowy rok to dla nas nowe cele. Jak pewnie wiecie, do miliona subskrypcji brakuje nam jeszcze nieco ponad 200 tysięcy widzów. Jeśli chcecie dołożyć cegiełkę, aby udało mi się zrealizować marzenie o złotym przycisku, to będę Wam niezmiernie wdzięczny. Zapraszam Was także na nasz sklep globalista.pl. Dopiero co dodaliśmy najnowszą kolekcję autorskich plakatów z ramkami m.in. w stylu Japandi. Plakaty są designerskie i zdecydowanie nadadzą się do każdej powierzchni. I tej klasycznej, jak i tej nowoczesnej. Do tego stworzyliśmy unikalne plakaty polskich miast, konkretnie mowa o kolekcji Pastelowa Rzeczywistość. Oprócz tego w sklepie znajdziecie nasz najlepiej sprzedający się klasyk, czyli grę planszową Globalista, która niestety jest już powoli na wyczerpaniu, ale jeśli jeszcze chcecie ją mieć, to trzeba się śpieszyć. Do tego na naszej stronie znajdziecie stare mapy, stare pieniądze, globusy i wiele, wiele więcej. W tym roku, jak już Wam mówiłem, oddamy dla Was kilka ważnych dla nas projektów, w tym m.in. nowego Maplorda. Myślę, że nie zawiedziemy. O naszych planach, jak i najnowszych wiadomościach ze świata możecie dowiedzieć się na naszych social mediach, do których linki macie w opisie filmu. Naprawdę warto wpaść. A teraz czas na film. Jedno z najtragiczniejszych w skutkach trzęsień ziemi w Japonii miało miejsce w Tokio. Sprawiło ono, że miasto było prawie nie do poznania, gdy nawiedziło je w 1923 roku. W wyniku zdarzenia o sile 7,9 w skali Richtera zginęło około 100 tysięcy ludzi. Nie było to następstwo tylko i wyłącznie zawalonej infrastruktury. Przede wszystkim winowajcą był wówczas ogień, który rozpowszechnił się po stolicy Japonii w wyniku awarii systemu energetycznego miasta. Trzęsienie ziemi niszczy ponad 100 tysięcy domów, głównie w południowym mieście Kanto, w tym w stolicy. Około 105 tysięcy osób zginęło lub zaginęło.
Jednak najsilniejsze trzęsienie ziemi miało miejsce dopiero niemal 100 lat później od tych wydarzeń. Mowa konkretnie o trzęsieniu ziemi pochodzącym z pacyficznego wybrzeża regionu Tohoku w 2011 roku. Hipocentrum położone było pod dnem morza około 130 km na wschód od półwyspu Oshika na wyspie Honshu, dokładniej na głębokości 24,4 km lub 32 km. Siła magnitudy uczyniła z niego największe trzęsienie ziemi w Japonii od 140 lat i jedno z czterech najsilniejszych w ogóle w historii. Z pewnością jego skutki ekonomiczne były najgorsze. Straty materialne wynosiły ponad 300 miliardów dolarów. Wówczas ta wartość była niewiele mniejsza niż wartość PKB, jaką generowała gospodarka Polski. W całym kraju na skutek wstrząsów doszło do autentycznego wyłączenia co najmniej 4 spośród 54 wszystkich japońskich reaktorów jądrowych z 22 elektrowni atomowych. Przy czym największą stratą była elektrownia w Fukushimie, której awaria wskutek fali tsunami, jaka zalała elektrownię, doprowadziła do ogromnego skażenia radioaktywnego okolicznych terenów, a w efekcie ewakuowano ponad 150 tysięcy osób z obszaru wokół elektrowni. Uważam, że piątkowe trzęsienie ziemi i tsunami oraz obecna sytuacja w elektrowni w Fukushimie to najgorszy kryzys, z jakim borykała się Japonia od 65 lat od zakończenia II wojny światowej. Początkowo ewakuacja była nałożona na obszar w promieniu 20 km od elektrowni, ale później została rozszerzona na obszar o promieniu 30 km. Mieszkańcy mogli powrócić dopiero 8 lat po katastrofie, dokładniej w 2019 roku, i ciągle nie ma ostatecznych danych na temat liczby ofiar tego kataklizmu. Według informacji opublikowanych 10 września 2019 roku, w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami zginęło 15 893 osoby, a ponad 2,5 tysiąca do tej pory uznaje się za zaginione. Jednak większość z nich najprawdopodobniej porwała ze sobą woda, która wdzierała się do kraju przez ponad 10-metrowe fale. Chyba najbardziej znamienną siłą tego żywiołu jest ten oto archiwalny materiał z tego czasu. Jak kierowcy w ostatniej chwili zdążyli uciec przed nadciągającą na nich falą. Wówczas główny wstrząs był poprzedzony serią mniejszych wstrząsów o maksymalnej magnitudzie dochodzącej do 7,2 w dniu 9 marca. Ich epicentra znajdowały się w odległości około 40 km od epicentrum z 11 marca, które było mega wstrząsem o magnitudzie 9. Katastrofalne tsunami nadciąga z Pacyfiku. Jego ogromne fale zmiatają wszystko na swojej drodze. Masywna ściana wody, która wznosiła się na wysokość aż 30 stóp, pochłania część Japonii. W nadmorskich miastach na północy panuje oszałamiająca dewastacja. Tym razem naukowcy ostrzegają przed ponownymi wstrząsami oraz brakiem możliwości oszacowania, co się wydarzy następnie z uwagi na nietypowy region epicentrum. Na półwysep Noto wysłano na pomoc 3000 żołnierzy, strażaków i policjantów. We wtorek ekipy ratownicze wciąż starały się dotrzeć na niektóre ciężko dostępne obszary. Sytuacja jest katastrofalna, ponieważ około 90% domów zostało częściowo lub prawie całkowicie zniszczonych. Tak powiedział burmistrz Suzu Mashiro Izumiya. Właściciel nadal przebywa pod budynkiem. Pomoc tak naprawdę przyjechała wczoraj, ale powiedzieli mi, że nie mogą tego zrobić ręcznie. Dzisiaj przyjechali ze sprzętem. Przeszłam przez ten most i zobaczyłam, że tuż pode mną ruch uliczny dosłownie płynie. Wszędzie była woda i błoto. Nie możemy nic zrobić, nawet podstawowych czynności domowych. Nie mogę nawet zaparzyć herbaty. Ludzie zastanawiają się, kiedy ich życie wróci do normalności. W ciągu dnia udało mi się zobaczyć miasto z lotu ptaka i miałem wrażenie, że 90% miasta zostało całkowicie lub prawie całkowicie zniszczone. Sytuacja jest naprawdę poważna, powiedziałbym, że nawet katastrofalna.
Fotografie satelitarne, jakie udostępniło CNN, najlepiej pokazują skalę zniszczeń. Prawdopodobnie tym razem to trzęsienie ziemi nie jest jeszcze tym, na które Japończycy dopiero się przygotowują, mimo że nagrania, jakie opublikowano w social mediach, wyglądają naprawdę szokująco. Krótko po trzęsieniu ziemi w Tohoku w 2011 roku opublikowano raporty, które wskazywały na duże prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego trzęsienia ziemi o sile 9 w skali Richtera w innych częściach Japonii, tym razem w rynnie Nankai. W raportach stwierdzono, że gdyby w rynnie Nankai doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 9, skutki byłyby bardzo poważne. Samo trzęsienie prawdopodobnie zabiłoby tysiące ludzi, a seria 34-metrowych fal tsunami dotknie obszary od regionu Kanto po Kyushu, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych o dziesiątki tysięcy ludzi. Tym bardziej, że wielkie tsunami sięgnęłoby także Tokio, które zamieszkiwane jest przez ponad 40 milionów ludzi. Warto zwrócić uwagę także na to, jak natura zachowała się w obliczu tych wydarzeń. Wielu Japończyków nagrało nagłą migrację ptaków, które momentalnie, dosłownie kilka minut przed trzęsieniem ziemi w wielkich gromadach wzbiły się w niebo. Na szczęście w przypadku Japonii, oprócz natury, ważną rolę odgrywają też systemy ostrzegawcze, które są przygotowane na wydarzenia nagłe. Na minutę przed największym wstrząsem 11 marca 2011 roku specjalny japoński system ostrzegania, odbierający sygnały z około 1000 sejsmografów na terenie kraju, wyemitował nadanie informacji alarmowej w transmisjach telewizyjnych. Uchroniło to wielu Japończyków od nieprzewidywalnych konsekwencji. Informuję, że intensywność sejsmiczna wzrosła. Północna prefektura Miyagi, w północnej części prefektury Miyagi intensywność sejsmiczna wynosi 7. Powtarzam. Intensywność sejsmiczna wynosi 7. Skala trzęsienia ziemi jest niezwykle duża. Istnieje ryzyko wystąpienia tsunami, dlatego jeśli znajdujesz się blisko wybrzeża, prosimy o natychmiastowe oddalenie się od wybrzeża. Niestety kataklizmy w przypadku Japonii są jej nieodłącznym, charakterystycznym elementem. Kraj znajduje się w końcu w strefie zwanej pacyficznym pierścieniem ognia, które jest obszarem o wysokiej aktywności sejsmicznej. Pierścień ognia to miejsce, w którym zderzają się płyty tektoniczne, a to z kolei prowadzi do trzęsień ziemi. Wyspy japońskie leżą na styku czterech płyt tektonicznych: pacyficznej, euroazjatyckiej, północnoamerykańskiej i filipińskiej. Płyta pacyficzna przesuwa się na północny zachód, podczas gdy płyta euroazjatycka przesuwa się na południowy wschód. Te dwa ruchy powodują, że płyta filipińska jest wciśnięta pod płytę euroazjatycką. W wyniku tego procesu powstają trzęsienia ziemi, często o niezwykle dużym nasileniu. Według amerykańskiej służby geologicznej i Międzynarodowego Centrum Informacji o Tsunami, około 80% największych trzęsień ziemi i tsunami na świecie ma miejsce w tym regionie. Trzęsienie ziemi z 1 stycznia różni się od większości poważnych trzęsień ziemi i tsunami w Japonii, które, tak jak mówiłem, w większości przypadków mają miejsce po wschodniej stronie Pacyfiku. Mimo to w ostatnich dziesięcioleciach po zachodniej stronie doszło do kilku poważnych trzęsień ziemi. Tak powiedział Robert Geller, sejsmolog i emerytowany profesor Uniwersytetu Tokijskiego. Niemniej miały one znacznie mniejsze nasilenie. Może to oznaczać, że w najbliższych latach, miesiącach lub nawet dniach Japonia prawdopodobnie zmierzy się z kolejnym ekstremalnym trzęsieniem ziemi. Często na te katastrofy patrzymy tylko przez pryzmat tragedii mieszkańców oraz lokalnej infrastruktury. Niemniej zapominamy o tym, że każde trzęsienie ziemi w kraju kwitnącej wiśni stwarza realne ryzyko także dla globalnej gospodarki. W tym konkretnym przypadku z 2024 roku doszło do tymczasowego wstrzymania produkcji w zakładach wytwarzających płytki krzemowe, MLCC i półprzewodniki. Wstępne inspekcje wskazują jednak, że brak jest znacznych uszkodzeń maszyn. Niemniej chwilowo produkcja jest przerwana, a w przemyśle technologicznym każdy jeden dzień spóźnienia to miliony dolarów strat. Niektórzy eksperci twierdzą, że pomimo tych wszystkich wysiłków Tokio pozostaje podatne na trzęsienia ziemi, a jeszcze bardziej na inne klęski żywiołowe, takie jak powodzie. Na niedawnej konferencji prasowej sejsmolog Masuki Takemura ubolewał nad tym, że powojenna odbudowa Tokio była anarchiczna i jego priorytetem był rozwój gospodarczy, a nie budowa odpornego miasta. Zwrócił także uwagę na nadmierną koncentrację drapaczych chmur i budowę osiedli mieszkaniowych na sztucznych wyspach, zwiększając ryzyko ich izolacji w przypadku klęski żywiołowej. Teraz powinniśmy bać się trzęsień ziemi. Dlaczego? Jest to głównie spowodowane problemami po II wojnie światowej. Tokio zostało poważnie zniszczone przez naloty podczas II wojny światowej.
Oczywiście straciło całą swoją godność stolicy, ale po wcześniejszym trzęsieniu ziemi zbudowano parki rekreacyjne, mosty i tereny nadbrzeżne, które przetrwały nawet naloty. Priorytetem była ekonomiczność i wydajność. Japonia bez wątpienia początek 2024 roku miała wyjątkowo pechowy. Trzęsienie ziemi oraz zderzenie samolotów na płycie lotniska. I to dzień po dniu. Niestety podobne katastrofalne wydarzenia w kraju kwitnącej wiśni zdarzają się cyklicznie. Do tego skomplikowana sytuacja geopolityczna, rakiety latające z nad Korei Północnej czy Towarzystwo Chin nie ułatwiają i tak skomplikowanego położenia tego kraju. Aczkolwiek to, co spotyka Japończyków na co dzień, powoduje, że ci są wyjątkowo dobrze zorganizowani i jednocześnie twardzi, co prowadzi ich finalnie do bogactwa, jakie osiągnęli. W końcu ciężkie czasy tworzą silnych ludzi. Jak nie macie pomysłu na prezent lub szukacie czegoś dla wymagających, to polecam Wam najnowszą kartę graficzną od partnera tego materiału, czyli Nvidia Gigabyte GeForce RTX 4080 16 GB Gaming OC. Nvidia Reflex i układy graficzne GeForce RTX serii 40 zapewniają najniższe opóźnienia i najlepszą responsywność, stwarzając absolutną przewagę podczas rozgrywki. Jest to naprawdę świetny sprzęt, który razem z monitorem 4K od Gigabyte, konkretnie M27 zapewni Wam fenomenalne wrażenia z rozgrywki, na przykład grając w najnowszy dodatek do Cyberpunka Phantom Liberty. Także serdecznie Wam polecam kartę, jak i ten monitor. Z mojej strony to tyle na dziś. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.